Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja już, drodzy Państwo, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Oczywiście media donoszą, już trąbią od samego rana. Na YouTube to chyba 10 filmów takich już YouTube mi polecał. Powrót wielkiego geniusza Artura Baranowskiego. Artykułów w mediach, dziennikarze się rozpisują. Geniusz Polski wrócił. To po pierwsze, i tutaj mówię do motłochu, bo motłoch wypacza każdą prawdę. Ex definitione. Z definicji prawda motłochu, który okrzyknął Baranowskiego geniuszem, to jest prawda gówno warta albo nic nie warta. To jest właśnie ten sam motłoch, który następnie pójdzie na wybory, kierując się oczywiście tymi swoimi ogłupionymi umysłami i wybierze Tuska na po raz kolejny na premiera Polski. Tak to wygląda. Artur Baranowski, to jeszcze raz powtarzam, bo już kiedyś taki film na kanale zrobiłem, to nie jest żaden geniusz, to nie ma nic wspólnego z genialnością i nie jest to żaden rodzaj, jak mi tutaj ludzie piszą, zazdrości wobec jego sukcesów. Motłoch nawet nie rozumie pojęcia albo różnicy między zawiścią a zazdrością. Jeśli już, to można by mi było zarzucić zawiść wobec tak zwanych rzekomych sukcesów Artura Baranowskiego, ale nigdy zazdrość, ludzie drodzy. Zazdrość to jest zazdrość do osoby jakiejś tam kierowana, a tutaj mówimy, a zawiść zawsze w stronę sukcesów, zbytku materialnego i tak dalej, i tak dalej. Więc uczcie się przede wszystkim rozumienia pojęć albo zgłębiania tych pojęć, aby je dobrze odpowiednio stosować i żeby nie nazywać barana geniuszem, bo jak spotkalibyście geniusza przede wszystkim na swojej drodze, to byście go w ogóle nie poznali, bo by podpalił zaciemniony obszar waszego doświadczenia, to jest po pierwsze, bo geniusz widzi zawsze to, czego jeszcze motłoch nie widzi i wszystkie przełomy myślowe w naszej cywilizacji, przełomy w matematyce, fizyce, to było zawsze burzenie zastanego porządku już istniejącego, bo geniusz przede wszystkim zajmuje się twórczą pracą. Geniusz nie powtarza tego, co już zostało stworzone, bo go to w ogóle nie interesuje. Nie gromadzi, mimo że jego wiedza geniusza jest rozległa, to nigdy nie jest rozległa do tego stopnia, żeby można było, nie wiem, sprawdzić, albo on miałby się sam sprawdzać w jakimś teleturnieju z dziedzin tak szerokich, prawda, czy w takim zakresie zgromadzona wiedza staje się dla niego bezużyteczna. On tracił czas, traciłby czas na gromadzenie tej wiedzy, zamiast zajmować się twórczą pracą. Generalnie rzecz biorąc, geniusz zajmuje się, drodzy Państwo, jednym w porywach, dwoma czy trzema nawet zdarzało się przedmiotami specjalizacji, ale jeden przedmiot specjalizacji, na którym on koncentruje uwagę i który może poszerzać nieograniczenie. A więc twórcza praca przede wszystkim leży u podstawy genialności i jakby geniusz przyszedł i temu motłochowi ogłupionemu, który wiecznie wypacza tą prawdę, prawda? Wiecznie wypacza prawdę, bo on na przykład nie widzi narcyza w człowieku na YouTube, który schlebia ludzkiemu podziwowi, prawda? A schlebianie ludzkiemu podziwowi jest aktem czystej pogardy. I taki człowiek gdzieś tam na jakimś kanale wlewa im miodu do uszu i oni uważają, że to jest sympatyczne, że to jest dobry człowiek, gdy on gardzi nimi tak naprawdę. Bo prawda się powinna rodzić cały czas. Więc oni uznają za geniusza ewentualnie kogoś, kto taką władzę zdobył gdzieś tam w jakimś teleturnieju. Nie rozumiejąc zupełnie tego, że geniusz działa na, czy jego droga, jego cały sens życia to jest prerogatywa tworzenia. On już nie powtarza tego, co zostało stworzone. To już mówiliśmy, bo to może, kto to może zrobić? Kto to może powtórzyć? Sztuczna inteligencja i ludzie, którzy konkurują ze sztuczną inteligencją, prawda, wystarczy wpisać w czat GPT, prawda, cokolwiek, to on ci odpowie. On ma dostęp do całej zgromadzonej, prawda, sztuczna inteligencja ma dostęp do całej zgromadzonej wiedzy już przez cywilizację i to można tylko powtarzać. I nie ma sensu nawet trudzić się, jeśli chodzi o kwestię gromadzenia tej wiedzy, bo ona jest bezużyteczna. W każdej chwili mogę sobie sprawdzić, prawda, jakiego koloru są kości jakiejś tam ryby, gdyby mnie to miało interesować. Ale po co by mnie to miało interesować?
że jest to idiotyczne. Sztuczna inteligencja nie ma zdolności twórczej pracy, prawda? Jeśli chodzi o kwestię tego wyizolowanego przedmiotu rozważań, na którym umysł koncentruje uwagę i który może poszerzać nieograniczenie. Ona działa tylko w zakresie istniejącej wiedzy, albo może nieznacznie tam dokonać jakichś obliczeń, na przykład. Ale mówię, te zdolności twórcze sztucznej inteligencji są zerowe. I Motłoch ma też zerowe zdolności twórcze. On przyswaja, on gromadzi jak chomik tą wiedzę, aby następnie oczywiście popisać się tą wiedzą i żeby ta gawiedź go wyciągnęła na powierzchnię, uznała za genialny umysł. A co on tworzy, ten Artur Baranowski? Co on tworzy? Stworzył coś? Bo ja nie słyszałem, żeby coś stworzył. On się chowa, on ucieka, a dziennikarze tam napierają. Dziennikarze już przychodzą, oni wywiady będą z wielkim geniuszem. A jak ty to, geniuszu wielki, powstałeś? Co ty to robisz takiego, że ty gromadzisz tą wiedzę, ty baranie, jeden Baranowski? Gdybyś w ogóle był geniuszem, to byś stanął naprzeciw tych problemów świata, które teraz istnieją. Zabierałbyś głos w ważnych sprawach, gdy się Polska pali. A nie ogłupiał ten Motłoch jeszcze. Ludzie jak zasiedli, prawda, przed telewizorami, jak był ten teleturniej Wabank, to jak na meczu w latach 70. ulice puste były, po prostu geniusz Polski. Ale to jest geniusz dla Motłochu, otumanionego kompletnie Motłochu, który się na rzeczy nie zna zupełnie. Nic. Za chwilę ten Baranowski wystąpi w reklamie parówek z baranów. Bo producent skojarzy, Baranowski ma barany, promujemy parówki i Motłoch będzie kupował parówki z baranów firmowane nazwiskiem Artura Baranowskiego. To mnie wszystko, drodzy Państwo, irytuje, ten bałagan i ten śmietnik. Ten śmietnik, bo tak samo tego Pudzianowskiego Motłoch wywindował gdzieś tam, prawda, sławę wielką zdobył człowiek, który dźwiga ciężary. A niechby sobie dźwigał te ciężary na jakimś zadupiu tam, gdzie on tam mieszka. Ale przecież uczynić sławnego takiego debila jak Pudzianowski, prawda, no to może tylko Motłoch. No to a ktoś inny może to zrobić. I tak też właśnie działa sztuczna inteligencja Motłochu. To jest Motłoch, tak. Motłoch zostanie pokonany przez sztuczną inteligencję już niebawem. Ludzkość zostanie zastąpiona przez, prawda, roboty, które z powodzeniem wykonają te wszystkie czynności. Zresztą mają zasób wiedzy takiej, tak potężne możliwości dostępu do tej wiedzy, do której człowiek nigdy miał nie będzie, ale on nie musi mieć dostępu do tej wiedzy. Nieważne jest to, co zostało już stworzone. Ludzie drodzy, trzeba uczyć poprzez kształcenie zindywidualizowane, o czym już na kanale mówiłem, ludzi twórczej pracy, jednego przedmiotu specjalizacji przede wszystkim, ażeby ten człowiek mógł cały czas poszerzać, bo to jest prawdziwe szczęście, twórcza praca, poszerzać to, co już zostało powiedziane. Ludzie genialni bardzo szybko przyswajają oczywiście wiedzę z przedmiotu, który ich interesuje i natychmiastowo dokonują przełomu. Bardzo często, już gdy mają tam naście lat, to zdradzają takie właśnie proweniencje wiodące gdzieś tam do tego przyszłego, przełomowego w ich życiu odkrycia i tak dalej. Ale są to ludzie zawsze bardzo nieprzyjemni. Oni jak się pojawiają, to ich na stosie chcą spalić przede wszystkim, bo odbierają władzę tym wszystkim idiotom, którzy myśleli na przykład, że na początku XX wieku to myśleli, że fizyka to będzie z czasów Newtona obowiązywała do końca świata. A tu się okazało, że przyszedł Einstein, przyszedł Niels Bohr, podpalili całą fizykę, prawda, i tak dalej. Twórcza praca dla geniusza jest najważniejsza. Co z tego, że on jakąś tam wiedzę posiada, rozległą, bardzo dużą posiada, interesuje się światem w ogóle, ale przede wszystkim interesuje się twórczą pracą i tej pracy poświęca całą uwagę i całą energię i nie zmarnuje tej energii na gromadzenie bezużytecznej wiedzy, bo na cóż miałby to robić? Po co mu ta wiedza jest? Do czego mu jest potrzebna ta wiedza? No to już zostało powiedziane, no i co chcesz z tym zrobić? No nic, możesz jak ten nauczyciel w tej szkole, 30 lat, wielki, wybitny autorytet, oczywiście, kultura tak wysoka, ale chodzi tylko i powtarza to, co już zostało powiedziane, nic więcej. No to, no nie dziwcie się, potem te dzieciaki idą do tej szkoły i wiedza ze wszystkich przedmiotów musi być gromadzona, jak przygotowanie do teleturnieju. To wtedy Motłoch cię nagrodzi. Tak działa szkoła. Ociosać, sformatować. Ze wszystkiego wiadomości, z geografii, z tego, natłuczone to
Wszystko jest tam wbite w ten łeb, a potem jest świadectwo dojrzałości i idzie ten człowiek w świat. No, wielki tam autorytet Artur Baranowski. Nauczycielka mówi, ale on był zdolnym człowiekiem. Ludzie, puknijcie się w ogóle w głowę. Zdolny człowiek. Wyście geniusza w ogóle na oczy nie widzieli. Nie macie zielonego pojęcia, kim jest geniusz, jak się zachowuje geniusz. Jaki potrafi być okrutny wobec tego motłochu. On przychodzi ze świadomością tego, że i tak go wyrzucą, że zostanie niezrozumiany. Tak było w wielu przypadkach w historii. Kto zna tam, to się oczywiście to będzie wiedział. Nie ma sensu teraz tego wyciągać, prawda? Nawet w przypadku tego Einsteina, no to przecież 50 tysięcy naukowców podpisało się pod, petycję podpisali, żeby go nie przyjąć w te szeregi nauki, bo to jest wariat, to jest głupek, prawda, niczego nie rozumiejący, ale nie chcę tutaj oczywiście, bo tutaj na tego Einsteina cały czas się powołuje, no bo jest postacią popkulturową, prawda, tutaj też jego żona też brała udział w tych obliczeniach, bo on miał ideę, ona była lepsza podobno z matematyki, ja w to nie wnikam, w każdym bądź razie twórcza praca jest dla tych ludzi najważniejsza, dokonanie przełomu, dokonanie jakiegoś odkrycia przede wszystkim, ale nigdy nie zatrzymywanie się jednocześnie na tym, co już zostało powiedziane. To, że on coś odkrył, tak jakby namalował, nie wiem, jakiś najpiękniejszy obraz, on po prostu idzie z pokorą i dalej tworzy. I to jest cały sens tak naprawdę istnienia. Twórcza praca do momentu, aż wszystko zostanie policzone i cykl życia zacznie się na nowo, bo ludzie nawet nie wiedzą, że przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. Motłoch nie rozumie tego, że przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. To ja zapytam się teraz szanownego motłochu, który mój poprzedni film o Arturze Baranowskim tak hejtował tam, prawda? Proszę podważyć ten argument, który przytaczam w tym filmie. Przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane. Proszę podważyć. Nazywać mnie oczywiście zazdrośnikiem tam i tak dalej. To jest nadużycie, to ja już powiedziałem, nadużycie tego motłochu, który wypacza wszystko, wypacza wszystko. I tym samym jest promocja Barana, znowu przewidziana promocja Barana, no bo kogoś innego można wypromować, kogo może wypromować motłoch? No, z motłochem się nie rozmawia, no nie da się, to jest tępa szara masa. Wyobrażenie motłochu w ogóle o życiu to jest tak płytkie i w tak niskich kategoriach, że tam sięga percepcja po prostu ułomów do zwykłych takich. No to jest ułom, no zwykły baran taki idący na te wybory, tam myślący w tym schemacie, prawda, cieszący się tam z jakichś sukcesów, gówno wartych, nic nie wartych oczywiście. Szacunek to oni mają do pozorów, to jest najczęściej szacunek motłochu, to jest do pozorów. I to jest film o tych pozorach. A ja się tutaj zajmuję, drodzy Państwo, na tym kanale odkłamywaniem rzeczywistości. Także mimo, że jeszcze wiele na ten temat można byłoby powiedzieć, bardzo wiele i wszystkiego na pewno nie powiedziałem oczywiście, co należałoby pewnie powiedzieć, ale filmy na kanale o istocie genialności mam, a tutaj jest taki jeden film na przykład, więc tam jeszcze można poszperać, ale chodzi o zdiagnozowanie tego, że nie można doprowadzać do tego nadużycia, nazywając geniuszem robota, bo to jest robot. Artur Baranowski to jest robot, zachowuje się jak robot, nic więcej. To wszystko, co on może zrobić, może wykonać robot. A gdyby nie był robotem, to robiłby coś, czego maszyny wykonać nie potrafią, a więc zajmowałby się twórczą pracą. I tyle, drodzy Państwo, w temacie, wydaje mi się, wystarczy. Kłaniam się nisko, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Bam, 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 bam.